Panie trenerze, prosimy o podsumowanie meczu. Chyba cenne, niezwykle zwycięstwo. Cieszymy się bardzo, ponieważ zarówno ja, jak i moi zawodnicy obawialiśmy się tego pierwszego meczu po tak dużej przerwie, meczu o punkty. Do tego doszło kilka urazów na tydzień przed tym meczem, dlatego pokrzyżowało nam plany trochę w treningach. Musieliśmy trochę zwolnić z intensywnością. Jak się okazało, po dzisiejszym meczu był to słuszny wybór. Cieszymy się niezmiernie, ponieważ ten mój zespół uwierzy, że swój parkiet to duży atut i będziemy w stanie wygrać jeszcze kilka meczów. To zwycięstwo nie przyszło łatwo. One takie przyszło w bólach, wymęczone, wydrapane, wyszarpane, wywalczone. No, zresztą no, graliście z wiceliderem, dzisiaj w tej chwili wy jesteście wiceliderem. Leszno pokazało, że nie przypadkiem jest tak wysoko w tabeli. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu w Lesznie przegrana różnicą 7 bramek, dzisiaj wygrana. Ciężko to, naprawdę, te punkty chyba dużo kosztowało was. No, zdecydowanie tak, ponieważ doświadczenie po stronie Leszna, wzrost, waga, siła fizyczna po stronie Leszna. Natomiast my rzuciliśmy na szale inne nasze atuty, to co wcześniej już mówiłem, taką zadziorność, szybkość, nieustępliwość, trochę fantazji młodzieńczej i to dzisiaj okazało się skuteczne i ja nie liczyłem na łatwy mecz i myślę, że mecz wygrany w takich okolicznościach doda jeszcze skrzydeł moim zawodnikom i uwierzą, że ciężka praca, którą wykonują na treningach, opłaca się. Po tym pierwszym meczu przegranym właśnie 7 bramkami odrobiliście lekcję, można tak powiedzieć, wyciągnęliście wnioski i tak dzisiaj łatwiej było wam grać z tą drużyną? Nie, po prostu od momentu, kiedy graliśmy w Lesznie do teraz odbyliśmy jakieś może 80 treningów. Dodatkowo, prawda? Więc mój zespół jest na tyle młody, że on musi trenować. Ten mecz był na początku września, byliśmy po okresie przygotowawczym. Nie byliśmy jeszcze w optymalnej formie. Ona przyszła, przypominam, w zeszłej rundzie po 2-3 meczach dopiero. Dlatego na pewno uczyliśmy się na błędach, jakie zrobiliśmy i jak taktycznie trzeba podejść, jeśli chodzi o grę w obronie, jak i w ataku, ale ilość godzin spędzonych na treningu tego mojego zespołu no, przynosi jak na razie wymierny efekt. Dlatego my musimy, jeszcze raz powtarzam, dużo trenować i grać każdy mecz z takim zaangażowaniem jak dzisiaj.